Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem kontynuować temat związany z edycją tekstu i w ogóle z przetwarzaniem obiektów tekstowych w Blenderze. Aby zrobić jakiś prosty obiekt tekstowy, nie muszę się bardzo starać, ponieważ już mam tutaj taki tekst, więc kliknę tylko i go poprawię. Niech to będą litery PKB. Natomiast drugi swój obiekt tekstowy wyrzucę, a ten, który mam troszeczkę pomniejsze i ustawię go na środku, tak mniej więcej. Ten obiekt tekstowy jest teraz ustawiony w taki sposób, że jest przekręcony. Standardowo on ustawia się na scenie leżąc płasko na płaszczyźnie X, Y. Wolę mieć go przekręcony, ponieważ przyzwyczaiłem się do oglądania sceny od widoku od przodu. Natomiast to nie ma teraz znaczenia. I teraz tak, opowiem może trochę o opcjach, które są związane z ustawieniami tego tekstu, czyli o tym panelu z literką F. Na początku mamy nazwę obiektu. Możemy sobie tutaj wpisać na przykład napis i od tej pory nasz tekst wewnętrznie będzie nazywał się napis. Tutaj widać, że krzywa, która jest powiązana z tekstem, ma nazwę napis. Sam obiekt oczywiście mogę zmienić w panelu z obiektem. Tu też mogę wpisać napis. Nie ma żadnej różnicy między tymi nazwami, natomiast jest różnica między obiektami, dlatego Blender pozwala na dwie takie same nazwy. Teraz tak. Podstawowe opcje są zorganizowane w taki sposób, że na początku mamy kształt, shape, i w tym momencie pojawia się taki parametr jak resolution, fill oraz display. Ten resolution jest to tak jakby rozdzielczość krzywej, z której nasz tekst jest zbudowany. Bo trzeba Państwu wiedzieć, że ten tekst zrobiony jest z krzywych, a krzywych jeszcze na razie nie omawiałem, ale na ten temat będzie cała seria osobnych tutoriali. A więc krzywe to są obiekty, które znajdują się w menu tutaj w tym miejscu, a tekst to jest jakby pochodna tych obiektów i również w oparciu o te krzywe działa. Jeżeli ktoś zna dobrze krzywe, to i z tekstem sobie poradzi. Więc ta rozdzielczość, którą tutaj mam, to jest rozdzielczość, którą określa się w postaci dwóch parametrów, preview i render. Preview jest to podgląd, który mam teraz w oknie 3D. Jeżeli jest na przykład preview mniejszy, mniej rozdzielczy, w tym momencie mój tekst będzie się wydawał trochę bardziej kanciasty. Widać teraz, że ilość wielokątów, z których przybliżana jest ta krzywa, drastycznie się zmniejszyła i dlatego mam takie całkiem połamane literki. Ten preview w tym momencie będzie używany również podczas renderowania, ponieważ rozdzielczość ustawiona przy parametrze render wynosi 0. Mogę renderować na przykład z rozdzielczością 12, a mój podgląd w oknie 3D może wynosić 1. W tym momencie będę oszczędzał na zasobach systemowych w przypadku, gdybym miał bardzo dużo tekstu. Z reguły jest tak, że ustawia się render na 0, a preview na przykład na 12 domyślnie, albo na przykład na 24, jeżeli chcemy mieć jeszcze bardziej wygładzone literki. Oczywiście, jeżeli skonwertuję taki tekst na mesha, bo to są na razie krzywe i można je edytować tylko tym kursorem, jeżeli skonwertuję ten tekst na mesha, to zależnie od tego, jaka będzie rozdzielczość, otrzymam więcej lub mniej krawędzi i możemy to pokazać nawet. Zrobię teraz kopię tych liter i teraz jedną z nich ustawię na preview na przykład 2, a druga niech pozostanie z parametrem preview 24. Konwersję robi się przez naciśnięcie klawiszy Alt-C. Wybieram wtedy nie krzywa z mesha, ale mesh z krzywej. I dostaję wtedy zmianę ustawień w danych obiektu, ponieważ to już jest, nie jest krzywa, tylko zwykły mesh. Natomiast siatka tego obiektu wygląda w taki sposób. Zrobię sobie jeszcze jedną kopię tego napisu i skonwertuję również ten wyżej rozdzielczy na obiekt. Proszę zobaczyć, że teraz jest o wiele więcej krawędzi, o wiele więcej wierzchołków. No więc mogę w ten sposób generować pewną geometrię, sterując tylko jednym parametrem, jakim jest chociażby to preview. Wracam teraz do domyślnych ustawień. I teraz dalej mamy taką operację jak fill. Fill w tym momencie może wydawać się dosyć tajemniczy, ponieważ jeżeli zmieniam te opcje, to tak naprawdę nic się nie dzieje. Natomiast te opcje będą miały znaczenie w tym momencie, w którym zacznę dodawać grubość do tego mojego napisu. Teraz mój napis jest bardzo cienki. Jest tak cienki jak żelatka, a może nawet cieńszy. Jeżeli spróbuję dodać grubość do tego napisu, na przykład poprzez operację extrude, w tym momencie będę mógł wypełnić ten napis zawartością albo stworzyć tylko obrys. Pokażę to może. Jest taki parametr w zakładce geometry, który nazywa się extrude, który pozwala mi zwiększyć grubość moich liter. Tak wygląda jego działanie. Dałem 0,033 na grubość. To jest w jednostkach Blendera. No i mam teraz napis, który składa się z takich ładnych trójwymiarowych liter. Jeżeli teraz wybiorę opcję none, będę miał napis całkiem pusty w swoim przekroju i dostanę tylko obrys kształtu mojej litery. No i teraz ta opcja, która nazywa się fill, może wypełnić na przykład tylko wsteczną ścianę, czy też tylną mojego napisu, ewentualnie ścianę przednią. Ok? Tak to działa. Oprócz tego mam jeszcze taką opcję jak fill deformed, która polega na tym, że jeżeli zaaplikuję jakiś modyfikator do mojego napisu,
Coś na przykład takiego jak krzywa, albo subsurf, albo wave, czy jeszcze inne modyfikatory deformujące geometrię, o których też tutoriale dopiero będę robił, to wtedy może nastąpić wypełnienie tego typu, na przykład już po deformacji liter, a nie przed. Czasami może mieć to znaczenie w przypadku, gdyby się pojawiały jakieś artefakty związane z tym, że ta krzywa będzie się bardzo brzydko układać. Mamy także opcję taką jak fast editing. Jeżeli teraz na przykład spróbuję edytować tekst, to on nadal jest wypełniony. Natomiast jeżeli włączę opcję fast editing, w tym momencie tekst rysowany jest w bardzo oszczędny sposób, aby zmniejszyć ilość zasobów pochłanianą przez Blendera. Następny panel, który mamy do ustawień tekstu, to jest Texture Space. Jest to dosyć prosty panel, który wiąże się z tym, w jaki sposób tekstura będzie rozplanowana na moim obiekcie. I pewnie pamiętamy z poprzednich tutoriali, że naciśnięcie Ctrl-Shift-T pozwala, przepraszam, Ctrl-Alt-T pozwala włączyć podgląd przestrzeni tekstur. To jest ta sama opcja, którą można znaleźć w zakładce obiektu w panelu Display, tam gdzie jest Texture Space. Można go włączyć, wyłączyć. Ten kropkowany prostokąt pokazuje powiększenie tekstury, którą mogę dodać do mojego napisu. I w tym momencie napis będzie miał teksturę rozciągniętą. Jeżeli ten Texture Space zmniejsza troszeczkę, to będzie tekstura ściśnięta. No i to są opcje, które tutaj mam sterujące tym zachowaniem. Mogę dodatkowo ten Texture Space przesunąć, jeżeli potrzebuję. Mogę go także na przykład powiększyć lub pomniejszyć w którejś osi i tak dalej. Mogę także zaznaczyć przycisk czy też checkbox Auto Texture Space i w tym momencie tekstura będzie automatycznie dopasowywana do kształtu czy też do współrzędnych obiektów. Mogę także użyć tych Texture Space czy też tej przestrzeni tekstur do mapowania UV, jeżeli takie będę chciał zrobić. Także panel dosyć prosty i opcje są, że tak powiem, samotłumaczące się. Rzadko przychodzi potrzeba korzystania z tego. Następna część to jest taka dosyć ciekawa zakładka, która związana jest z tym, jak wygląda geometria tekstu. Mamy tutaj geometry i mamy modyfikacje, które możemy zrobić na tekście. Extrude już pokazałem. Jest to wytłuczenie tekstu w kierunku, no powiedzmy sobie, osi wzroku. Ok? Prostopadę do liter. One mają oś Z teraz ustawioną w osi Y. Będę dodawał im grubość. Natomiast mogę także zmienić coś takiego jak offset. Offset jest to taka fajna opcja, która pozwala zmieniać litery, ale w poprzek ich szerokości. I jeżeli ten offset pozostawię na przykład 0, ustawię sobie ekstruda niezbyt szeroko, to za pomocą takiego offsetu mogę zmienić kopię liter. Weźmy sobie ekstruda teraz troszeczkę mniejszego, a offsetem mogę litery pogrubić, tworząc taki jakby dodatkowy gzyms, czy też obrys z pogrubienia wynikający. Więc offset tylko je pogrubia tak jakby w poprzek, natomiast ekstrud wyciąga je na długość. Oprócz tego, że mam tego typu opcje, mogę także spowodować, aby litery były ze ściętą krawędzią tam, gdzie jest między ścianami kąt prosty. Więc na przykład tutaj, zamiast takiego ostrego brzegu, o którym można by się było skaleczyć, mogę mieć ładną fazę, taki bevel, czy też ścięcie. I to się robi za pomocą opcji bevel. Jeżeli będę zwiększał depth, to będę zwiększał szerokość tego ścięcia. Przy okazji widać, że litery się wtedy powiększają, dlatego ten obiekt, który był w środku, lekko zanikł. Może go usunę, nie będzie już potrzebny. W każdym razie, można teraz zrobić całkiem ładnie wyglądające ścięcia i one są dopasowywane do kształtu liter. Czasami tylko pojawia się jakiś artefakt, na przykład tak jak w tym miejscu, gdzie literka K ma bardzo ostre kąty. Trzeba na to uważać, jeżeli bevel jest za duży, wtedy może się zdeformować napis na tyle, że będzie brzydki. Więc może ustawię taką wartość ostrożnie, nie za dużą. Na przykład taką. I to jest takie podstawowe ścięcie, które odbywa się w prostej, ukośnej linii, tak jak to tutaj widać. Nawet jeżeli pokażę to w ten sposób z boku, to będzie chyba nawet bardziej widoczne. O, tu właśnie mamy przekrój tego bevel. Więc bevel ścina mi kąty, no tak jakbym po prostu zastosował zwykły modyfikator o nazwie bevel. Z tym, że tutaj mogę sobie ustalić to już w samym foncie. Natomiast parametr rozdzielczość, resolution, określa jak często, ile razy ten bevel ścina powierzchnię. Jeżeli ustawię sobie rozdzielczość 1, to mam ten bevel zrobiony 2 razy. Jeżeli ustawię 2, to będę miał już 2 rozcięcia, później 3, 4 i tak dalej. A prowadzi to w krótkim czasie do ładnego zaokrąglenia krawędzi litery. Dzięki czemu dostaję litery ładnie zaokrąglone, więc czasami tego typu efekt też może być przydatny.
Pozostałe dwie rzeczy, które tutaj mam, czyli Taper Object i Bevel Object, omówię przy okazji tutoriali związanych z krzywymi, więc proszę tam sobie zajrzeć, gdy już będą gotowe i zobaczyć, co takie opcje mogą zrobić. W skrócie, Taper określa, jak deformuje się litera na długości, a Bevel określa kształt na szerokości. Teraz mamy wybór fontów. Kolejny panel, w którym mogę sobie wybierać fonty. No i jeżeli na przykład jedna z tych liter byłaby napisana krojem pisma pogrubionym albo pochylonym, to mogłem wybrać dla tego pisma inny rodzaj fontu. Możemy tak zrobić. Na przykład dla Bold wybiorę sobie font, który nazywa się Antica Basic. I teraz jeżeli przeedytuję ten tekst, zaznaczę sobie literkę B i wcisnę Ctrl B, to w tym momencie ta litera się zmienia, dlatego że jest pisana innym fontem. Jest to taki dość elegancki font, bardzo ładny. Jeżeli chcę, mogę wybrać sobie inny font dla litery pogrubionej, na przykład tego typu, ewentualnie jakiś Resignicto. To są wszystko różne style i zależą oczywiście od tego, czy mam bold, czy nie. Styl Monaco to jest font, powiedzmy sobie, o stałej szerokości znaków. Oprócz tego, że mam takie opcje, istnieje także opcja taka jak Size. Size jest to zwykła opcja określająca wielkość znaku, a więc mogę sobie tym size'em sterować wielkością, dokładnie tak samo, jakbym przeskalowywał swoje litery, używając zwykłej skali. No i ta skala widać, że tutaj się zmienia, ale ona została zmieniona tylko raz przy początkowym powiększeniu, natomiast nie ma wpływu na skalę tą prawdziwą. Także jeżeli będę skalował przez S, to moja skala się będzie zmieniać, ale size pozostanie ten sam. No jest to taki jakby drugi rodzaj skali dodany bezpośrednio do pojedynczych znaków. Opcja Share pozwala mi przesuwać czy też pochylać litery. Działa bardzo prosto, jest to takie zwykłe matematyczne pochylanie, więc prowadzi szybko do spłaszczenia i deformacji liter. Niemniej jednak, jeżeli chcę mieć lekko ukośne litery, a mój font na przykład takiego kroju nie oferuje, to mogę sobie litery pochylić ręcznie. To wszystko dzieje się na krzywych matematycznie, więc bardzo łatwo jest zrobić takie ładne pochylone literki. Object Font opowiem może w osobnym tutorialu, natomiast tekst na krzywej, czyli Text on Curve, wymaga jakiejś krzywej, którą może jednak dodam, aby już był kompletny tutorial. Dodam krzywą Beziera, obrócę 90 stopni, troszeczkę powiększę. Teraz jeżeli tą krzywą, która nazywa się Bezier Curve, dodam do tego napisu, to ten napis ustawi się na krzywej. Tak to po prostu działa. Wybieram sobie tą krzywą i mam teraz krzywą, która steruje położeniem mojego tekstu. Co więcej, mogę tą krzywą sobie na różne sposoby układać, a moje litery będą się jakoś tam dopasowywać. No, próbowały przynajmniej się w pewien sposób ustawić. Ok? Więc mogę sobie modelować krzywę w ten sposób, aby uzyskać tekst dopasowany do jakiejś ścieżki. Kolejne opcje, które tutaj mamy, to jest opcja taka jak podkreślenie. Podkreślenie jest dosyć fajną opcją i dosyć rzadko używaną. Spróbujmy może wyprostować te litery na początku. Dam opcję Share na 0 i teraz w trybie edycji zaznaczę literę K i wcisnę Ctrl U, aby dodać do niej podkreślenie. Podkreślenie jest to taka fajna cecha litery, którą można dodatkowo jeszcze poprawić, troszeczkę stuningować. I do tego celu służą te dwa parametry, takie jak Position oraz Thickness. Position określa, na jakiej wysokości stoi znak podkreślenia, więc mogę to podkreślenie umieścić nawet nad literą. W tym momencie to jest nadkreślenie. Mogę także to podkreślenie umieścić na samej literze, tworząc przekreślenie na pewnej wysokości. I to może dodatkowo tworzyć mi pewne ciekawe kształty. Samo podkreślenie może iść także dużo niżej. Natomiast thickness to jest szerokość tego podkreślenia. Thickness mogę zmieniać od parametru takiego jak -0,2, czyli ujemnego, aż do całkiem sporego bloku, które sięga wysokości 0,8 podstawowej litery. Takim parametrem mogę następnie literę na przykład zasłonić, jeżeli chcę. Oczywiście ten parametr można zanimować, więc później tego typu napis może się nagle odsłonić, zjechać na dół, gdyby była potrzeba, a to już są tematy związane z animacją, więc na razie na ten temat cisza. Podczas edycji liter mogę również włączać, aby dany znak był pisany fontem typu bold, albo italic, albo underline. Okay? Mogę to robić dla całego tekstu, a jak już mówię o zmianach dla całego tekstu, to warto też pamiętać, że istnieje coś takiego jak panel narzędzi. I ten panel narzędzi dla tekstu w trybie edycji ma zupełnie inne opcje. Na przykład mogę zamienić wszystkie litery wewnątrz tekstu na litery wielkie lub małe. Wystarczy nacisnąć przycisk to upper lub to lower. W tym momencie mam małe litery, tutaj mam duże. Przydatna rzecz, natomiast niestety nie działa przy zaznaczeniu. Jeżeli zaznacza literę K, to na przykład zamiana na małe litery działa i tak na całym tekście. Niestety. Mam także zmianę stylu, taką jak bold i to już działa na pojedynczą literę. Okay? Ale niestety góra, czy też duże, małe litery, tylko na całość.
Oprócz tego, że istnieje taka opcja jak powiedzmy osobne fonty dla każdego kroju liter, istnieje także możliwość zrobienia sobie małych liter, ale to już zależy od fontu. Jak próbowałem wcześniej ten tutorial przygotować, to nie udało mi się w żaden sposób sensownie tych małych literek ustawić. W każdym razie chodzi tutaj o to, że małe litery, te small caps, to są małe litery tak jakby pisane wielkimi literami, czyli na przykład tego typu. Weźmy sobie na przykład, no nie wiem co, Polska, wpiszmy, ok? Niech to nie będzie Polska B, tylko zwykła Polska. Ja jak wcisnę small caps, to takie małe litery właśnie powinny się pojawić. One się będą pojawiały dla małych liter Polska, ale może zależy to od fontu, nie wiem. W każdym razie ta opcja mi tutaj nie działa i nie wiem dlaczego. Wielkość małych liter, małych, wielkich, można ustawić za pomocą parametru small caps. No i to tyle, co można powiedzieć na ten temat. I teraz jest czas, żeby przejść do edycji bloków tekstu. Otóż, jeżeli napiszę sobie kilka linijek tekstu, to mogę to zrobić oczywiście w Blenderze, na przykład PKB, później Enter, powiedzmy sobie kurs Blendera, ok? Tego typu tekst jest jak najbardziej w porządku. I teraz mogę sterować ustawieniami tego tekstu, a więc na przykład teraz mam tekst wycentrowany. Jeżeli nacisnę przycisk left w panelu paragraf w opcji Align, tekst będzie wyrównany do lewej. Lewa strona jest uznawana za pozycję liczoną względem środka, więc tekst wyrównuje się do środka. Jak chcę mieć tekst z lewej strony środka wyrównany do prawej, w tym momencie naciskam right. Justify wyrównuje tekst, ale w tym przypadku tego nie zobaczymy, ponieważ aby to działało, trzeba mieć wcześniej zdefiniowany tak zwany blok tekstu. Ten blok tekstu za chwilkę pokażę, jak działa. I mamy także opcję Flash, która w tym momencie również nie działa, ponieważ potrzebuje, tak jak poprzednia, bloku tekstu. Natomiast w takim tekście mogę sterować różnymi ustawieniami, które wiążą ze sobą zależności między literami. Na przykład mogę sterować odstępami między znakami. To jest w tym momencie opcja o nazwie Character. Mogę także sterować odstępem pomiędzy słowami. W tym momencie nic nie zobaczę, bo tutaj nie mam dwóch słów, powiedzmy sobie, w jednej linijce. Jeżeli takie dwa słowa bym dodał, kurs Blendera, który rządzi. Zróbmy coś takiego, tak nieskromnie. I teraz zmieniając odstęp między słowami, odsunę te słowa od siebie. Okay? Można to zrobić nawet tak, że spacja między nimi zostaje zredukowana do zera. Tak to działa. Oprócz tego mogę także ustawić odstępy pomiędzy wierszami, a więc odstęp pomiędzy liniami, taki, który jest stosowny do danej sytuacji. Bardzo wygodna rzecz. Oprócz tego mogę także ustawić offset, który polega na tym, że tekst będzie ustawiony w innej pozycji, niż wskazywałby na to jego środek. A więc mogę go przesunąć względem tego offsetu jeszcze gdzieś dodatkowo, precyzyjnie regulując, jak ten tekst ma się zachować, mimo tego, że sam obiekt pozostaje nieporuszony. Zachowuje cały czas tę samą pozycję. No i teraz dochodzimy do takiego dziwnego miejsca jak tekst boxes. Jest to opcja mało znana, nikt tak naprawdę z niej za bardzo nie korzysta, a w sumie szkoda, no chyba że zależy co chcemy robić. Jeżeli mamy sporo tekstu do wpisania, to nie ma sensu go wpisywać w ogóle w edytorze tutaj za pomocą tego nieszczęsnego klawisza tab, bo to są bardzo ograniczone opcje edycyjne. Może pokażę jak można taki tekst wpisać normalnie w edytorze tekstowym, a później tutaj wkleić. No więc zróbmy sobie edytor tekstowy na początku, jak zwykle z tego biednego timelinera wybiorę sobie stąd edytor tekstowy. Jest to zwykły edytor tekstowy, w którym mogę pisać nowe teksty, tak po prostu. Nacisnę guzik New, aby stworzyć nowy blok tekstu. Teraz mogę tutaj pisać, jak widać jest malutki kursor czerwony. Oprócz tego nacisnę jeszcze Ctrl F, o dziwo ta kombinacja otwiera panel z narzędziami. I teraz ustawię sobie troszeczkę większy rozmiar fontu, tak żeby było cokolwiek widać, na przykład 20 pikseli. Tab na wielkość 2, mogę włączyć sobie numer wierszy, jeżeli potrzebuję, podświetlenie składnik, gdybym pisał tu jakiś kod źródłowy w Pythonie. Mogę włączyć zawijanie wierszy, ewentualnie margines wyświetlić, który będzie tutaj gdzieś w kolumnie 80 i tak dalej. To są oczywiście szczegóły. Natomiast, aby taki tekst napisać, wystarczy tutaj cokolwiek zacząć pisać i niech to będzie na przykład coś takiego. Polski, czy może inaczej, nazwa powiedzmy sobie PKB, czy może inaczej, polski kurs Blendera, autor Piotr Arłukowicz, adres http polskikursblendera.pl. Możemy coś takiego napisać, to jest całkiem spory blok tekstu. No i teraz taki tekst mogę na przykład próbować zaznaczać przez Ctrl-C, go zapamiętywać i tak dalej. Natomiast jest to w ogóle zbędna gałkologia. Wystarczy tylko, że wezmę sobie z menu takiego, który mam tutaj w Edit, polecenie tekst to 3D Object.
To jest zwykły tekst z edytora, który mogę zamienić albo na pojedynczy blok tekstu, albo na pojedynczy bloki tekstu per linia. Jeżeli zrobię coś takiego, to w tym momencie w moim blenderze pojawi się dokładnie ten sam tekst, który wpisałem i każdy z tych fragmentów tekstu to jest osobny obiekt. A więc mam teraz trzy obiekty tekstowe już ładnie wpisane, jednym ruchem przekopiowane z edytora. Ten edytor mogę teraz zamknąć, usunę blok tekstowy, zamienię go z powrotem na timeliner. I teraz z takim tekstem mogę dalej pracować. No i to jest jakby sposób na wstawienie dużej ilości tekstu, która pochodzi z jakiegoś edytora. W tym edytorze mogę również wkleić sobie treść notatnika, albo wręcz notatnika spróbować wkopiować go tutaj. Natomiast czas teraz zrobić coś, co wiąże się z tymi blokami tekstu. Jest to bardzo prosta sprawa. Jeżeli na przykład usunę może na razie te napisy, dopiszemy sobie coś jeszcze do tego tekstu. Nazwa polski kurs Blendera, zalecenia przeznaczone dla każdy. O, widać, że nie wpisuje mi się literka ży, więc muszę zmienić sobie font, a więc wybieram font w międzyczasie dla każdego Polaka, który chce poznać tajemnice programu w 3D. Oto taka autoreklama. Więc mam teraz taki dosyć szeroki tekst. Jeżeli byłaby potrzeba, aby ten tekst układał się automatycznie na jakimś obszarze, no to miałbym bardzo dużo pracy z tym, żeby ten tekst wyrównać odpowiednio. No i właśnie po to wprowadzono bloki tekstowe. Wystarczy tylko, że ten blok tekstowy powiększa troszeczkę. Tutaj jeden z nich już jest. Mogę go oczywiście usunąć. Nie mogę, sorry. Więc jeżeli go powiększę, w tym momencie mój tekst zaczyna się układać w taki całkiem sprytny sposób. Widać, że coś się z nim dzieje. Jak ruszam tym suwakiem o nazwie Weave. Jeżeli wejdę do trybu edycji, to pojawi mi się taka kreska dziwna. Ta kreska to jest oczywiście szerokość mojego bloku tekstu i tekst próbuje się do niej dopasować. Ponieważ ten tekst jest w bloku, który ma wysokość równą 0, no to napisał się pod spodem. Tą wysokość mogę również zmienić, aby stworzyć pewne okienko, w którym ten mój tekst będzie się ustawiał. No i teraz odpowiednio regulując te parametry, mogę spowodować, żeby tekst się zawijał w określony sposób w tym moim oknie tekstowym. Ok? Zróbmy teraz coś takiego, żeby ten tekst był pisany mniejszymi literami. Proszę zobaczyć, że automatycznie on się dopasowuje do tego textboxu. Najfajniejsza opcja polega na tym, że mogę takich textboxów mieć więcej. Jeżeli taka ramka tekstu już jest zapisana, mogę stworzyć nową. Dodaję kolejną. Ta kolejna ustawia się pod obecną i ma dokładnie takie same parametry. Mogę tą ramkę pozostawić o tej samej wielkości, zostawiając width i height te same, natomiast przesunąć tylko parametr x, aby stworzyć drugie okno tekstowe. Jeżeli teraz będę pisał dodatkowo jakieś litery, to one będą się pojawiały w tym nowym okienku tekstowym. Na przykład podstawy animacji, tworzenia gier i różne inne wypasione techniki zorientowane na multimedia. Ok, napisałem teraz spory kawałek tekstu. Najlepsze, że ten tekst jest cały czas jednym obiektem. I teraz w trybie edycji mam dwa różne okna, w których można ten tekst edytować. Następna fajna rzecz jest taka, że ten tekst mogę teraz wyjustować lub wycentrować. W obu tych oknach następuje to jednocześnie. Jest to bardzo przyjemna sprawa i teraz justowanie dopiero zaczyna działać. Otrzymuję teraz twardo wyjustowany tekst, czyli dociągnięty do lewej i do prawej strony w taki sposób, aby nie tworzył tak zwanej chorągiewki. Jeżeli ustawię sobie ten mój drugi text box pod spodem, tak żeby tworzyła, była w miarę jednolita przestrzeń tekstu, to teraz jeżeli wyrównam do lewej, to widać, że tutaj jest taka jakby chorągiewka. To jest taki techniczny termin z dziedziny DTP, czyli składu tekstu. Tak samo mogę mieć chorągiewkę z lewej strony, a wyrównanie równe do prawej, z prawej strony. Justify wyrównuje tekst do obu stron, no i przy tej wielkości liter są tak wielkie odstępy pomiędzy wyrazami, że ten tekst dobrze nie wygląda i trzeba było zmniejszyć wielkość liter, aby zaczął się jakoś poprawnie układać. Ok, na przykład teraz jest całkiem ładnym blokiem tekstu. Tutaj widać, że wcisnąłem gdzieś Enter, więc ten Enter był niepotrzebny. Ok, może to tak zostać. Więc można sterować tym tekstem. Natomiast operacja Flash robi jeszcze jedną rzecz. Ta operacja rozsuwa odstępy między literami po to, aby wyrównać tekst bardzo ładnie. Dzięki temu dostaję operację taką jak Justify, czy to Justify tutaj, a dodatkowo jeszcze są pozamykane te wszystkie dziury, które poprzednio się tworzyły. Bardzo przyjemna rzecz. No i oczywiście ona również jest wykorzystywana w składzie DTP. Jeżeli będę powiększał litery, to ten tekst zacznie się przelewać do kolejnego boksa.
Jest to taki gazetowy układ i nadaje się na przykład bardzo fajnie do robienia różnego rodzaju tytułów, które się będą równiusieńko układały w pewnych prostokątach. Ok, myślę, że w tym momencie opowiedziałem prawie wszystko, z wyjątkiem tego, jak można tworzyć własne litery i pisać własnym tekstem z własnymi obiektami. Więc to przeniosę może do następnego tutoriala, do którego serdecznie zapraszam, a tymczasem dziękuję za uwagę, do zobaczenia.